Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 17 na moim kanale. Dzisiaj ludzie, troszeczkę wam poopowiadam, co się działo przez wczorajszy dzień, gdzie grałem poza live'em. Poza odcinkiem, troszkę tutaj rzeczy przygotowałem. Więc tak, jak możecie zauważyć, mam tylko 16 tysięcy na koncie, miałem 150, pieniądze zostały wydane na owce. Mamy 68 owiec aktualnie. No i również pieniądze zostały wydane na sprzęty. Sprzęty wam później pokażę, tylko mamy do spłaty 165 tysięcy pożyczki. Z czego płacę tysiaka dziennie odsetek za to, 926 dokładnie. Tutaj miałem 1300 za pracowników. A, no to tutaj mamy 936 mamy tą pożyczkę, więc będziemy to sobie powoli spłacać. Dobra, pisaliście mi, że można w ciekawy sposób okraść sąsiada, więc sobie to wytestujemy powoli. Więc tak, przenosimy się na pole numer 7, bo te pole jest jakby w sumie najbliżej, gdzie coś rośnie na nim. Tutaj mamy soję. Idziemy do sąsiada i on nam daje kombajn. Dobra, zbieranie plonów. I patrzcie, jaki motyw można podobno zrobić ciekawy. A chodzi to o to, że jak zbieramy plony u sąsiada, to nie musimy tych plonów nigdzie wysypywać, nie? Więc sobie podpinamy tutaj to. Mogłem też swój header tutaj przywieźć, to w ogóle byłby już wypas. Dobra, podpinamy to. Musisz rozłożyć kombajn, więc xik. Montujemy tutaj nasz headerek w dół i bierzemy się za koszenie. I muszę coś sprawdzić, bo podobno da się to wysypać do naszego traktoru. Więc to, co tutaj kosimy, możemy wyzerować w nasz traktor i zarobimy kupę hajsu. I za chwilę sobie to przetestujemy. Ale w międzyczasie też zobaczę, co ciekawego żeście mi tutaj pisali. Tylko czekajcie, sobie odpalę mój telefon z komentarzami. No i mamy tutaj komentarz. Wełnę możesz sprzedać na strychu. Powiem tak, ja sprawdzałem u siebie ten strych. Mam ceny wełny w różnych miejscach pokazane, ale na strychu nie mam. I dlatego nie chcę bez sensu podjeżdżać. Więc możecie mi dać info potwierdzone, gdzie sprawdzić cenę wełny na strychu i czy się bardziej opłaca właśnie podjeżdżać na strych. Czy bardziej się opłaca właśnie jeździć do tej, do czego żeśmy jeździli? Do przędzalni, bo w przędzalni się sprzedaje wełnę. I tam mam teraz za 9 tysięcy chyba, więc chyba to jest taka cena całkiem spoko. Dobra, kolejny tutaj jest Wapsti. Będą jakieś live'y z serii? Live'y z farminga są, pojawiają się często, jak zarabiamy sobie pieniądze, jak sobie kpinimy tutaj sprzęcik, więc... zostaw łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień, a będziesz na bieżąco. Znaczy łapki nie musisz zostawiać, no ale jak chcesz, możesz kliknąć. Dobra, Kamen Mundial, nagraj coś z Hogatym. Z Hogatym nagrywamy farminga i na następny odcinek chyba, jak się wyrobię tutaj pieniężnie ze wszystkim, Hogatego zaproszę i porobimy parę ciekawych rzeczy. Będziemy kupować pole jakieś, będziemy sobie tutaj testować prasę do bel. Spróbuję na to zarobić, jakiegoś live'ika odpalę przy weekendzie i zarobimy może trochę pieniędzy na te nasze sprzęty. Czemu nie zagrasz na polskiej mapie? Jest lepsza. Cześć, jestem Jerzyk, pozdrawiam. Pozdrawiam ciebie również. Nie gram na polskiej mapie aktualnie, ponieważ tego nie ogarniam. Ale od przyszłego tygodnia planuję odpalić polską mapę na live'ach. Więc na live'ach co dwa dni się farming pokazuje w odcinkach, więc może też również co dwa dni, w które nie ma farminga na odcinkach, będziemy grać sobie farminga na live'ach na polskiej mapie. Jest coś takiego w planach, może sobie coś takiego zrobimy. Wiktor Widerowski, nie rób tych stuntów Farming Simulator. No czasami trzeba, jak tu wiesz, że się szybciej dostać tym samochodem, przydriftować, damy radę. Lawa, co tu ja widzę? Kolejny odcinek bardzo fajny. Więc dzięki Lawa tutaj za pozytywny komentarz. Damix, dopnij do kombajna przyczepę samozbierającą. Do kombajna da się taką przyczepę podpiąć? Aż spróbuję z ciekawości. Właśnie, możecie takie jakby tipy pisać też, które sobie będziemy sprawdzać, mity, ciekawostki. To będziemy sobie badać tutaj na tym naszym sejwiku i zobaczymy, czy będzie to działało, nie? Takie różne rzeczy będziemy sobie sprawdzać. Kasper Krupa. Wełnę możesz sprzedać w przędzalni lub tam, gdzie sprzedawałeś słomy. Jest mniejsza cena. No to chyba bardziej się opłaca jechać do tej przędzalni. Ta przędzalnia nie jest tak daleko, a zapakować wełnę to jest, wiecie, chwila czasu, nie? Więc montujemy sobie tam wełnę, zarabiamy te 20 tysięcy chyba za paletę, jeżeli się nie mylę. Więc to jest naprawdę kasa niezła, że mam 70 owiec już prawie, no to te owce będą tutaj nam biznes zbijały. Lawa. Sprzedaj dwie przyczepy i kup jedną większą. Po pierwsze, pozbędziesz się śmieci na gospodarce, po drugie, zaoszczędzisz hajs. Sprzedaj dwie przyczepy, kup jedną większą.
W sumie nie głupi motyw i sobie zobaczymy, ile taka przyczepa kosztuje. Tylko żebym o tym nie zapomniał. Dzięki wielkie tutaj za poradę. Faures, na owce lepiej wydaj hajs i będzie ci szybko się tworzyły palety z wełną i ci się zwróci. Właśnie tam pytałem was ostatnio, czy lepiej owce czy sprzęt. No ale przyinwestowałem i sprzęt i w owce, dobra. Mamy trochę tej soi, jadę przetestować, czy to działa. Jak to działa, to możemy sąsiada tutaj okradać i na tym zbijać niezły biznes, dobra. Wyciągamy tutaj rurę, o, taka rura by mi się przydała w moim kombajnie, nie? Dobra. Czy to się wsypuje? Na to się nie wysypuje. Na to chyba też. Oj, jednak jest blokada. Chyba jednak jest blokada i się nie da wsypać. Więc sąsiada nie okradniemy. Właśnie, pisaliście o tym w komentarzach. Myślałem, że się da. Może w poprzednich farmingach się dało. W tym farmingu nie ma takiej możliwości. A czekajcie. A da się wysypać tak na polu luźno to? Byśmy to na polu luźno wysypali. Później byśmy to pozbierali. Może coś by z tego było. Czekajcie, pyk. Da się rozładować? Nie da się. Więc w tym farmingu to jest zablokowane. Może w poprzednich farmingach się dało. Tutaj mamy blokadę i tego typu rzeczy nie możemy zrobić. Chyba że jest jeszcze jakiś myk na to, to to zrobimy, ale tutaj no nie da się. Trebrzon, siema, wyszedł fajny odcinek, dzięki mordo. Na sprzęty polecam. No to tutaj mi ziomeczek napisał, Mireł Cierżowski. Owce, jeszcze jedno, patrz na cenę jak sprzedajesz wełnę. Wiem o tym. Ostatnio udało się chyba za 9 tysięcy, za 8 tysięcy sprzedać. A teraz patrzyłem, jak grałem na live, chyba za 11 miałem okazję sprzedać. Więc to jest cena kosmiczna jak dla mnie na wełnie. I wełna tutaj robi takie przychody, że ten kredycik spłacimy. Teraz nie chcę w nic inwestować, teraz chcę spłacić ten kredyt. A później przyinwestujemy sobie w jakiś kombajn i traktor, ponieważ no zaraz wam pokażę, co kupiłem. Tylko skończymy depole i zobaczycie sobie, w jakie sprzęty żeśmy przyinwestowali. To jest w ogóle taka petarda, jak to zobaczyłem, że to jest masakra. Mr. Games, Game Polska. Do biogazowni można dać też sieczkę z kukurydzy. Ale ja nie mam kukurydzy. Właśnie header może jakiś do kukurydzy byśmy kupili. Właśnie, jak to jest z tą kukurydzą? Opłaca się to robić czy nie? Bo tak patrzyłem, to się mega przyjemnie zbiera. Ale czy się opłaca, jak to kasowo wychodzi? Nie mam pojęcia. Szymon Popowicz. Owce, pakuj w owce, bo jest duży zarobek. A jak będziesz miał tira z przyczepą, to będziesz bardzo dużo zarabiał. Tir z przyczepą. A do czego mi ten tir z przyczepą? Nie mam pojęcia. Do przewożenia wełny chyba. No i Puma 45. Kozacki odcineczek, kup sobie pług i powiększ pole. Kup do robienia snopów, siana, trawy, bardzo się opłaca, bo dużo hajsu za to jest. Kup także do tych snopów wózek, który podczepiasz do snopiarki. Jak to mówię, i będzie zbierać, jak będziesz robić snopy i zrobić ci taki końcowy kwadrat poukładany ze snopków. Tu chodzi o te bele, o bale, o tą prasę. Ale nie wiem, ile to kosztuje, napisz mi cenowo, jak to mniej więcej wychodzi. I zobaczę, czy się opłaca w to inwestować, czy mnie na to stać. Światło zapala się na przycisk F. Właśnie to już używam. I to jest mega spoko motyw, bo w nocy, no, nic nie było widać, nie, jak nagrywaliśmy. Puszkin, Puszkin, solo ty mój kolego. Dawaj owce, bo jak będziesz miał dużo owiec, to będą się szybko rozmnażać i dawać więcej i szybciej. No, powiem ci, że te owce to jest kozak. Pisaliście też na live, że fajnie było mieć tak z 200 owiec, to wtedy to jest taka petarda, że to jest taka, wiesz, maszynka do robienia kasy wtedy, nie? Więc jak coś takiego będziemy mieli, to się możemy w końcu wtedy może pobawić w te bryłki złota, co są na mapie. Poszukamy tego i ten milion weźmiemy, jak już będziemy mieli naprawdę dużo kasy, ale na razie nie chcę tego, może w przyszłości. Kuba Przybylowicz. Można kupić kostki i bele słomy i siana w sklepie, ale mi tego chyba nie trzeba. Paweł Chałupka, lepiej zainwestować w owce, bo kombajnach masz tylko, że ma mniejszy zbiornik. No, bo to te sprzęty właśnie chciałem montować, ale na przykład ten kombajn ma też większą rurę do wysypywania tego wszystkiego, jest dużo wygodniejszy. I ten mój kombajn nie daje rady podjeżdżać pod te górki z tym dużym headerem, a czuję, że jakbym miał taki kombajn, to by sobie radził bezproblemowo, dlatego no, prędzej czy później ten kombajn trzeba zmienić. Dobra. Łukasz Miedziński. Do silosów biogazowni można sypać też siano, kiszonkę, którą skosisz siloso kombajnem. No ale siloso kombajnu to ja nie mam, więc to na przyszłość. Frugo. Frugo mi napisał: Sylo, kup owce za te 160 000, bo wtedy dużo wełny będziesz miał i będziesz dużo zarabiał. I jeszcze możesz robić samemu pola pługiem. Wiem o tym, ale tak za bardzo powiem ci szczerze, że na tej mapie chyba nie ma miejsca, żeby robić te pola pługiem. Aż zobaczę z ciekawości, patrzcie. Można by było powiększyć pole numer 22, wyrównać z drogą.
pole 12 ze 3 paski podkręcić do góry, a tak poza tym nie ma którego pola za bardzo tutaj powiększać, bo mamy fajne dróżki porobione, a też nie ma co przesadzać. Paweł Chałupka, to z wełnu na strychu nie działa po update'cie, więc widzicie, wyszedł jakiś update, który tutaj parę rzeczy pozmieniał, ponaprawiał i te bugi, o których tutaj piszecie, chyba nie działają, więc sąsiada okraść nie możemy i podobno wełny na strychu też się nie da sprzedawać, więc jedni piszą tak, drudzy tak. Nie wiem, ja mam grę kupioną na Steamie. Mam tutaj najnowsze update'y, więc dużo rzeczy może mi tutaj nie działać. Kacpen, wgraj sobie shadery do farminga, gra dużo lepiej wygląda. Myślałem o jakichś shaderkach właśnie, tylko to jest problem taki, że nie wiem, czy multiplayer będzie działał ze shaderami. Więc tutaj mi może to zepsuć multika i nie chcę dlatego tego ryzykować. Young DMS, kupuj kombajna, mordo. No, mam w planach, za chwilę ci pokażę sprzęcik. Multier, kupuj lepszy sprzęt, a raczej lepszy kombajn. No to o tym kombajnie dużo ludzi pisze, więc sobie taki kombajnik prędzej czy później zamontujemy, dobra. Kuba Rola, kup ten kombajn Key, zapłacisz za niego dużo, ale jest dobry. On kosztuje 270 tysięcy chyba, więc troszeczkę jeszcze na niego pozbieramy. Ale mówicie, że ten case'ik jest spoko, więc w niego trzeba będzie inwestować. Young DMS, zrób live'a z farminga za wczoraj, bo pamiętasz, jak ci wczoraj przerwało przez brak prądu, więc należy się farmingowi live'ik. Oj, też tak nie ma co z tym przesadzać, ale live'y z farminga będą. Dobra, Azerek 78. Sylo, wydaje mi się, że lepiej kupić lepsze maszyny, a później zwierzęta, bo jak na przykład będziesz musiał mieć jakąś tam maszynę, a nie będziesz jej miał, a hajsu za mało, to będzie dyntka. Pozdrawiam. Hajsik jest, powiem, że te zwierzęta robią hajsik. Te owce to jest w ogóle petarda, a te sprzęty, co mam, to mi starczają do jakby opieki nad tymi owcami. Dobra. Kuba Rola, uderzaj sprzęty, bo jak kupisz dużo owiec, to musisz mieć dobre sprzęty do transportu i dużo trawy. Właśnie wiem, mam 70 owiec i coraz częściej trzeba tam jeździć. Coraz więcej tego wszystkiego dowozić, więc trzeba będzie uderzyć na pewno w... Co trzeba będzie uderzyć? Przyczepę samozbierającą większą, która ma większą pojemność na pewno. I może uderzymy też sobie w większą przyczepę do... Właśnie tych dwóch przyczep się pozbędę i większą przyczepę do zbierania z pól naszego jakby żniw, nie? Naszego dorobku ze żniw. Dobra. Kuba Rola, a to było już? Trochę owiec, trochę maszyn, Paweł Czop napisał. No to żeśmy tak właśnie przyinwestowali. M66, możesz kupić sobie pług, bo masz wtedy lepszą glebę. Zaraz chwilę zobaczymy, bo jakiś pług był na promocji, tylko ja chcę ten kredyt spłacić. Nie wiem, czy się pakować w te pługi, czy w końcu w te kredyty. Patryk Dudka, cześć, polecam ci kupić sobie silosy z nawozem i nasionami. Postaw na gospodarce, pozdrawiam. Silosy z nawozem i nasionami. A jest coś takiego w obiektach? Bo mi się wydaje, że tutaj chyba czegoś takiego nie ma, tylko trzeba modyfikację ściągnąć, a sobie to obadamy. Błażej Figarski, sprzedaj stary kombajn i żniwiarkę i kup nowy kombajn, opłaca się, nie stać mnie na to. Bartek, dodaj mnie na Snapchacie, proszę. Ja na Snapchacie od wszystkich przyjmuję. Snapy, jak ktoś ciekawy pisze, to wtedy dodaję, ktoś ciekawy wysyła. Dobra, co tu jeszcze mamy? Dawidowski, zainwestuj w owce, żebyś szybciej zarabiał, więc te owce to jest, dobrze mówię, to jest taka farma do robienia pieniędzy, to jest taka kopalnia do robienia hajsu, jak kryptowaluty, nie? Seniu, w biogazowni możesz trzymać trawę, siano i kukurydzę, pokoszoną nasieczkę, pozdro. To właśnie to ogarniam. Ostatnio się troszkę bawiłem tutaj i nawet przykryłem tą kiszonkę, zobaczymy, ile tam jest fermentacji zaraz. Mało tego jest, ale sprawdzić można i zobaczymy, jak to działa. I takie mam do was też pytanie, jak tą kiszonkę z tej biogazowni przetransportować w inne miejsce? Bo tam nam się to zrobi i później jakoś trzeba to sprzedać, nie? Jakoś trzeba to gdzieś wywieźć. Nie wiem jak, więc możecie dać mi tutaj info, gdzie to się sprzedaje i gdzie to się wywozi. I sobie to może w kolejnym odcinku ogarniemy. Benio, lepiej kupić droższy ten ciągnik, który chciałeś, niż kupić tańszy i gorszy. Pozdro. No okej. Polski Burak, owiec będzie w farmingu 19. O, widzisz, więc nic straconego, więc dobrze się też uczyć pod ten owiec. Patryk dodał cię do listy znajomych, ale do znajomych na Steamie to ja nie przyjmuję, więc nie dodawajcie.
Od tego jest grupa na przykład na fejsie, czy też mamy Discorda, gdzie link znajdziecie w opisie. Kamil Majda, lepiej zainwestować w owoce, bo im więcej masz owiec, to więcej wełny będzie w owce, nie owoce. Nie, tutaj słownik ci się chyba pomylił. No i co my tu mamy? Zarobiliśmy 13 tysięcy. Tutaj sobie to ogarnęliśmy, ten kombajn jest do wyczyszczenia, to sobie za jakiś czas podjedziemy. Tu mamy traktor. Tym traktorem będę musiał podjechać do owiec, ale to sobie zrobimy chyba dopiero za jakiś czas. No bo wam pokażę teraz fajny bajer. Mamy tutaj traktor, jest to Case 1455 XL. Wchodzimy tutaj w podgląd mapy, Case. A który to jest? Czekajcie, to jest, muszę obadać, to jest chyba ten. Więc, czekajcie, tam jest pracownik. To jest ten case'ik, więc, chociaż... Nie, to jest ten case'ik, dobra. Resetujemy go, patrzcie. O, spadło nam te widły z niego. Ale no problem, on nam się pojawi teraz w sklepie. I żeby nie jeździć kilka razy, to mamy właśnie taki sprzęt. Kupiłem sobie na promocji, nie wiem czy tu będzie to pokazane. Na promocji, a i tutaj tych promocji już nie ma, bo się chyba skończyły. Kupiłem sobie właśnie siewniczek i kupiłem sobie coś takiego jak opryskiwacz. I wiem, że mi się to przyda, mówiliście, żebym to montował. Tylko chcę zobaczyć, czy da się tak to zrobić. Czekajcie, spróbujmy podpiąć tutaj opryskiwacz z przodu. Nie wiem, czy jest taka opcja. Nie, opryskiwacza tego z przodu nie możemy podpiąć. A myślałem, że podepnę z przodu opryskiwacz, a z tyłu siewnik. I patrzcie, jaki ten siewnik jest ogromny. Ja już go załadowałem tutaj nasionami, więc będzie spoko. Nie trzeba będzie tutaj tego przewozić, bo ostatnio miałem mega duży problem z przewozem tego wszystkiego. I chcę zajechać sobie tym na pole numer 12 na przykład, albo 15, i zobaczyć, jak to będzie działało. Czy ten siewnik da sobie radę z tym traktorem, bo czuję, że trzeba będzie coś nowego wmontować. I ten siewnik z automatu nam też nawozi pole, więc no nie będziemy musieli tego nawozić i będziemy mieli dużo lepsze plony. Dobra, co wy tu jeszcze ciekawego pisaliście? O, Jakub Skonieczny, sterowanie turem J, N, a widłami KM. Właśnie to sobie ogarnąłem też ostatnio, więc mega to jest przydatna porada. I dużo szybciej się to klawiaturą wszystko robiło, dobra. Lewroy, play. Kozacki odcinek, PS, lepiej kupić nowy sprzęt, a później jeżeli mocniej się rozwiniesz, to kupić zwierzęta, pozdrawiam. Błagam o live'a, no live'y będą. Wojtek Rozkwitalski, sprzedaj auto, bo to jest słabe, a trochę zarobisz. Nie, no to auto jest całkiem spoko, do dowożenia takich na szybko rzeczy ten samochodzik jest mega spoko. Mateusz TV, kup lepiej ze dwa pola i siej soję, bardziej się opłaca, kombajn potem kupisz. Pola to muszę porobić misję u sąsiadów, nie? Bo po tych cenach standardowych tego się nie opłaca kupować, a jak z misji robimy u sąsiada, to te pole nam taniej. Tylko nie wiem, do jakiej maksymalnie możemy ilości zjechać tutaj z ceną u sąsiada, bo nam się powoli zjeżdża z tymi cenami. Ale jak maksymalnie, to nie mam pojęcia. Franek Gniba, wełnę masz przejść na strychu. No nie mogę. Olivier Broka, bardziej się opłaca kupić kombajn za 284 euro, bo ma więcej mocy silnika. Ale w sumie co nam daje ta moc? Jeżeli ten największy header już wyciągnie mi kombajn, który jest troszkę słabszy mocą, ale szybciej jedzie. Tylko nie wiem dokładnie, jak to tam będzie nam śmigało. Dobra, tutaj mamy skoczone pole. Troszkę mamy tego pola skoszonego. I pasuje też ten kombajn wyzerować tutaj nam z tego, co jest tam zrobione na razie. Ale nie mam, nie mam, my friendy, tutaj tego naszego sprzęciku. Dobra, rozkładamy to. Co jakiś czas będę wam robił cięcia, ludzie, bo strasznie mnie ten kaszel męczy cały czas. Jeszcze mnie nie puściło. I sobie posadzimy soję. Patrzcie, jaki ten siewnik jest ogromny. Czy ten traktor sobie z nim poradzi? Zbiornik jest pusty. Ale ja chcę siewnik odpalić. Nie wiem, czy jest taka opcja. Dobra, mi tu sieje. Okej, dobra, więc żeby używać tego siewnika na pracowniku, musimy mieć również wsypany tutaj nawóz. Ale mam parę tutaj palet z nawozem w naszym garażu, to sobie to za chwilę załadujemy do tego. Zbiornik jest pusty, no bo to chodzi właśnie o to. 706 euro pensje pracowników. To jest chyba kasa zapłacona dla zwierzaków przy owcach, nie? Dla gości przy owcach, no zwierzaków, to im powiedziałem. Dobra. Do przyczepu sobie musimy cofnąć. O Jezu, to moje cofanie. Jak w prawdziwości, jeżeli chodzi o takie sprzęty, tak i tutaj. Muszę kiedyś wam nagrać chyba filmik, jak z
przyczepką jeżdżę. Uzupełnij siewnik, teraz możemy uzupełniać, dobra, nawozem. Ten nawozik jeszcze pakujemy, trzeba dalej przywieźć. I powiem, że chyba Hogatego też do tego zatrudnię i razem z Hogatym wtedy sobie poprzywozimy trochę tego tych palet z nasionem, bo jak widzicie, no brakuje tego. Brakuje nam tego mocno i się to kończy, dobra, co mogliśmy zapakować, to zapakowaliśmy. Podjeżdżamy teraz tym siewnikiem, teraz powinien normalnie sobie już to ogarniać. Chcę zobaczyć, jak duży tutaj mi zasięg to złapie na tym polu i czy to w miarę szybko będzie działało, nie? Czy się opłacało w ten siewnik inwestować? Wiem, że on jest mega przyszłościowy, ale jak to będzie teraz działało, to nie mam pojęcia, więc tak, pyk. Zakręcamy sobie tutaj na naszym polku. O Jezu, jakie to jest ogromne. Tutaj wpadamy. Odpalamy pracownika, czy on sobie to ładnie rozłoży? Rozłoży, kombajn niech tu stoi na razie, ten siewniczek może tu być. A tym traktorem muszę jak najszybciej się udać do na nasze pole, ten numer 12, ponieważ tu za chwilę będzie problem, bo ten nasz siewnik zacznie nam siać w miejscach, których jest posiane tam coś jeszcze. Nie wiem, co tam jest aktualnie, chyba soja albo rzepak. Więc sobie tutaj jak najszybciej spróbuję przycisnąć. I w międzyczasie jeszcze muszę wysłać tutaj nasz z nawozem ten traktorek. Dobra, podjeżdżamy tutaj. Patrzcie, jak z górki przystuntujemy na szybkości. Pach, pach, pach. Dobra, dał radę wariacik. Jest, przecież on tutaj trzy razy objedzie i całe pole będzie ogarnięte. Elegancko, takie coś to ja lubię. Tak to można robić. Dobra, dajcie mi ten kombajn. Pracownika zwalniamy, bo za darmo nam tu robić nie będzie. O, on już tu sypał, więc jak tak podjedziemy. Dobra, powinien wysypywać, to jest rzepak. To jest rzepak, tego pracownika się za chwilę jeszcze na chwilę chociaż pozbędę. Z tym dużym siewnikiem, mega fajny motyw, patrzcie jak to idzie. No a takim traktorem to można kosić, nie? Można siać w sumie, nie kosić, co ja chcę kosić. Dobra, składamy ten siewniczek. Tutaj sobie go od razu złożymy i na razie odstawimy, bo to się będzie ogarniało, jak całe pole sobie zasiejemy. Nie spyk, on się złoży, go odepniemy. No nie do końca, ale może to i tak stać. Tutaj sobie to od nawozu wezmę, te pole ustawimy. To jest rozsiewacz nawozu, z tego co pamiętam, więc bierzemy to, podpinamy. Też trzeba paliwo uzupełnić za niedługo w naszym... Jezu, nie z tej strony podjechałem. Paliwo uzupełnić w naszych sprzętach, ponieważ coraz słabiej z tym stoimy. I owiec dzisiaj już nie zdążymy nakarmić, więc sobie to ogarnę grubo poza odcinkiem. Dobra, to podpinamy. I z tym nawoziorem wjeżdżamy na te pole, więc pstryk. Gdzieś tutaj powinno być spoko. Odpalamy tutaj naszego pracownika, on sobie z tym powinien bezproblemowo poradzić. Dobra, ten kombajn jest ogarnięty, tym sobie muszę odjechać. Tu też się już powoli nam kończą. Co nam się kończy? Kończą nam się nasiona, więc naprawdę tego mega dużo potrzebujemy. Nie wiem, kiedy ja to przywiozę, ludzie. Nie ma czasu na nic. Chyba będę musiał właśnie was zatrudnić, więc jak ktoś gra w farminga, to zapraszam też na Discorda. Jeżeli będą właśnie chętni do tego, to możecie przychodzić i sobie tam ogarniemy tego typu rzeczy, nie? Tylko troszkę jeszcze hajsiku muszę nazbierać, żeby było na kupowanie tego. Jakieś przyczepy jeszcze kupię, żeby to się szybciej woziło. Dobra, to wysyłamy kombajn. I to chyba na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się materiał podobał, no to zostawcie łapę w górę, subskrypcję, liczę na wasze porady. No i trzymajcie się, do następnego. Cześć wam!